Myślę, że dwa zespoły dzisiaj chciały wygrać. Dążyły do zdobycia trzech punktów. Myśmy bardzo dobrze weszli w ten mecz. Oczywiście były fazy krótsze i dłuższe, co jest normalne, bo też żeśmy nie grali z zespołem anonimowym. Broniliśmy na tyle dobrze, ile mogliśmy w tym dniu. Uważam, że pierwszej bramki mogliśmy, bramki wyrównujące mogliśmy uniknąć. Generalnie dwie takie klarowne po naszych błędach indywidualnych przy bramce na 1-1 i w doliczonym czasie, gdzie piłkę mamy na nodze w 16, nie możemy jej próbować wyprowadzić, tylko ją trzeba wybić. Próbowaliśmy wchodzić w dribbling, mogło się też źle skończyć, ale też prawdą jest, że w ostatnich 5-6 minutach mieliśmy sytuację czy Kopackiego, czy Adamczyka, czy Alemana, czy przede wszystkim Czubiego, gdzie mogliśmy strzelić i nawet powinniśmy strzelić bramkę. Kończymy mecz wynikiem remisowym. Gramy ostatni mecz u siebie. Zobaczymy, co nam zarezerwuje przyszłość. Tak się trochę uśmiecham, bo przed chwilą spotkałem trenera Tarasiewicza. Mówię, ta piłka jest taka piękna, dziwna, okrutna, różna jest ta piłka. Przytaknął, bo to bardzo inteligentny i mądry człowiek. Więc no taka ona jest. Dzisiaj to, co próbowałem zapowiadać, że chcemy zagrać dla kibiców tak naprawdę, dla piłki, bo coś po sobie trzeba zostawić, to jest ostatni mecz, który u siebie gramy. Chociaż jestem takim szalonym optymistą na 90,9% i jeszcze 9 dołożę, bo ta piłka jest nieprzewidywalna, więc zobaczymy. Ciągle trzeba wierzyć, bo wiara umiera ostatnia. Natomiast no, tobie tak podsumowałbym tego meczu, bo na początku wchodziliśmy w ten mecz bardzo, bardzo bojaźliwie, bardzo niepewnie, tak jakoś dużo celnych podań, taka nerwowość niepotrzebna, ale w miarę czasu żeśmy się rozgrzewali. Kiedy już wydawało się, że jest wszystko pod kontrolą i gramy dobrze, dostajemy gąb, czyli bramkę. Niepotrzebny błąd linii obrony. Nie to ćwiczyliśmy, ale nie o tym będziemy teraz mówić. I gdzieś próbujemy dokręcić siłkę i to się udaje. Coraz więcej przy piłce, coraz więcej sytuacji. Znowu popełniamy po prostu błędnie celne podanie w tył i znowu mogło być źle. Ale dzisiaj mieliśmy w bramce wybitnego piłkarza, który pomagał. No i później w przerwie wspólna rozmowa, takie męskie postanowienie, że do ostatniej sekundy walczymy. Przyniosło to w postaci bramki 1-1. Gra bardzo otwarta, w której mogło się wszystko wydarzyć. Dwa zespoły, które chciały zwyciężyć. Uważam, że jakby trzeba było tą wagę szalkową gdzieś przechylić, to chyba po naszej stronie, bo trudno mi to ocenić na chłodno. Była ta druga połowa, stworzyliśmy więcej. No i mieliśmy ten gwóźdź, to się nazywa do trumny, w ostatnich sekundach. Ale młody nie trafił, szkoda, bo to by było takie ukoronowanie tego meczu. Ale widocznie trzeba na wszystko pracować dłużej, to musi trwać dłużej i musimy umieć po sobie pozostawić nie tylko dobre wrażenie, ale w perspektywie czasu powtarzać to coraz częściej. Nie na tym to polega, żeby zagrać dobry mecz jeden teraz, ale żeby było coraz więcej, żeby stabilność zespołu rosła. A co za tym idzie, przynosi to w sposób naturalny zdobycze punktowe i miejsce w tabeli. Tyle, dziękuję.